To jest kolejna rozmowa z cyklu nad brzegiem Gangesu. Dzisiaj moim gościem jest Piotr Marcinow, jogin, filozof, współzałożyciel portalu yogabc.pl. Coś jeszcze powinienem o tobie Wystarczy. powiedzieć? Tyle. Wystarczy. Ponieważ moim gościem jest filozof i w sumie ty studiowałeś religioznawstwo, tak? Tak, miałem przyjemność. No to jakby chciałem porozmawiać dzisiaj może o Bhagavad Gita i o uniwersalizmie Bhagavad Gita. Jakie jest twoje spojrzenie na Bhagavad Gita? Moje spojrzenie na Bhagavad Gita ewoluowało z czasem, ale to, co dla mnie wydaje się takie bardzo ciekawe i inspirujące odnośnie Bhagavad Gita, to spojrzenie w taki trochę bardziej szerszy kontekst Bhagavad Gita, nie tylko na samą treść, a w zasadzie na te pewne nurty, które oddziaływały na siebie w społeczeństwie indyjskim i które właśnie odkrywamy w Bhagavad Gita, bo z jednej strony właśnie Bhagavad Gita zaczyna się stwierdzeniem, że całe wydarzenie odbywa się na Kurukshetra, polu dharmy, czyli jest ten nacisk na dharmę, na znaczenie dharmy i takim istotą tego, co się dzieje w Bhagavad Gita, to jest właśnie słuszna walka w obronie dharmy. Czy karma można zrozumieć jako prawo religijne w tym momencie? No bo samo słowo dharma ma wiele O, jakby znaczeń, tak. więc można w różnych kontekstach, ale myślę, że jakby to taki jest pierwszy punkt wyjścia jakby w tym tekście w ogóle. No, albo po prostu rozumiem takie najbardziej proste i na punkcie, którym można wiele warstw jeszcze dobudować, po prostu rozumiem dharmę jako to, co jest słuszne, czy to też, to co jest prawdziwe i tak dalej. A z drugiej strony Bhagavata kończy się tym, żeby porzucić dharmę i zostać Mistykiem. mistykiem, wielbicielem ostatecznej rzeczywistości. I takich wątków w Bhagavad Gita jest znacznie więcej. I sam Arjuna jest czasem, czuje się zmieszany i nie wie, co wybrać, bo Kryszna przedstawia mu tyle różnych ścieżek i możliwości, że on sam nie wie, co wybrać, prawda? No ale tak, no bo Bhagavad Gita jest jakby, jak sobie mówimy czasem, że najważniejszym tekstem o jodze albo taką esencją nauk Indii, czy esencją nauk hinduizmu, czy Sanatana Dharmy. No i to chyba właśnie wynika z tego, że tam te wszystkie wątki, które występują w Wedach, Upaniszadach i wszystkich innych pobocznych pismach występują i są, no może nie wyczerpująco wymienione, ale na pewno są wymienione. Tak. A z drugiej strony właśnie z jednej strony one są te wszystkie wątki wspomniane, a z drugiej strony to przedstawienie jest na tyle otwarte, że właśnie Bhagavad Gita otwiera się na mnóstwo różnych interpretacji i różnych podejść do tego tekstu. I właśnie mamy z jednej strony komentarze Shankaracharya, To jest zupełny monizm. tak, tu pełny monizm, później pojawia się Ramanuja, i Tu który teizm. teizm, ale też już nie pełny monizm, tylko kwalifikowany i summa summarum jednak żywa istota, dżiwa czy Atman ostatecznie nie jest tożsamy z tym absolutem, ostateczną rzeczywistością, czy tak jest Bhagavadzie z Kryszną, nie jest tożsamy, także pomimo, że dzielą naturę, nie są tożsami do pełnego dualizmu, prawda? Który mamy w przypadku Madhwy, Madhwaczarii.
No i pewną syntezę tych dwóch myśli w przypadku Czajtani, który mówi, że jest jednocześnie jedność i jednocześnie odmienność. Tak, i jest to niepojęte. Tak, jest to tak, niepojęte. Jakby pełna synteza tych dwóch myśli. A i właśnie, i to my tak, tu mamy taki, taką, takie możliwości interpretacji z punktu widzenia filozofii, czy teologii, czy metafizyki. A z drugiej strony też otwiera się na różnych podejść takich w sensu stricte praktycznych, bo z jednej strony to, o czym wspominaliśmy, jest Shankara Acharya, który jest wedantystą, a z drugiej strony są też bardzo ciekawy komentarz Abhinava Gupty, jednego z najważniejszego autorów tantrycznych, prawda? Jednego z najważniejszych przedstawicieli szywaizmu kaszmirskiego. To jest o tyle ciekawe, że Shivaita pisze komentarz do Bhagavad Gita, który jest tekstem, jakby na to nie patrzeć, wisznoickim. No. Poza tym Bhagavad Gita też inspirowało całą grupę różnych innych tekstów i właśnie jest Shiva Gita bodajże, która jest tekstem bardzo podobnym do Bhagavad Gita, tylko że centralną postacią jest Shiva. No dobra, no ale co czyni Bhagavad Gita taką szczególną? Rozmawialiśmy tutaj wcześniej przed naszym nagraniem o historycznym kontekście Bhagavad Gita i no i czy ma to ten kontekst znaczenie według ciebie, czy to jest wtórne i... Kontekst historyczny, z jednej strony historia, jeśli chodzi o Bhagavad Gita, nie jest tak ważna jak na przykład w przypadku chrześcijaństwa, gdzie jest rzeczywiście ważne, że Jezus był i że umarł za grzechy ludzkości. Bo jeśli Jezus nie był i nie umarł za grzechy, to osoby wierzące, czy będący chrześcijanami mają problem. Mają problem, mówiąc krótko, mają duży problem, bo to, co zostało im obiecane, nie spełni się. Natomiast jeśli chodzi o Bhagavad Gita, czy Krishna był, czy nie był, czy ta bitwa na polu Kurukshetra odbyła się 5000 lat temu, albo w ogóle i jest to tylko pewna alegoria, jak niektórzy chcą na to patrzeć, walki wewnętrznej, nie ma specjalnego znaczenia, dlatego że Bhagavad Gita jest tekstem jogicznym i jako tekst jogiczny daje nam pewne narzędzia i techniki do realizacji celu jogi. I to w zależności jak się ten cel rozumie, prawda? Także pod tym względem Bhagavad Gita, czy wartość Bhagavad Gita jest ahistoryczna. Z drugiej strony należy pamiętać, że w Indiach na historię nie patrzy się linearnie, czyli tak jak w Europie. To, co się działo przed Chrystusem i to, co się działo po Chrystusie, tylko patrzy się cyklicznie, prawda? I tradycyjnie się mówi, że Bhagavad Gita została wypowiedziana na początku Kali Yugi, co dałoby nam według niektórych obliczeń 5000 lat temu. 120 ileś tam. 5128 lat chyba. Tak. 2017 rok. Tak. Tak. To by było z jednej strony. A z drugiej strony, tak patrząc z punktu widzenia historii czy indologii, to Bhagavad Gita najczęściej datuje, czy ten ostatnią wersję. Najstarszą dostępną wersję. Nie, bo to wiesz, bo rękopisy to są, jeśli chodzi o Indie, to jest ten problem z rękopisami, że jest za ciepło i po prostu te rękopisy, jeżeli są kilkaset lat, to wszyscy się cieszą. Dlatego najczęściej te daty powstawania różnych tekstów indyjskich czy zjawisk, to widełka tych datowania to często jest 500 lat albo i więcej. Jeśli chodzi o Bhagavad Gita, to się ją gdzieś klasuje na 300 rok przed naszą erą, a to dlatego, że tam się w Bhagavad Gita ścierają się różnego typu idee i poglądy
charakterystyczne dla, no, dla takiego kontekstu historycznego. I właśnie z jednej strony ten taki wątek wedyjski, przy czym wątek wedyjski rozumie na, taki wątek, który jest skupiony na ofiarach wedyjskich, na rytuałach. Na takiej religijności. No tak, na religijności wedyjskiej, no właśnie, na ofiarach, na też bardziej skupione na ta religijność jest skupiona w na religijności domowej, bo też jest bardzo silny nurt w tym czasie, też jest całkiem sporo ascetów, którzy po pierwsze nie uznają wed, są bardziej skupieni na poszukiwaniu wyzwolenia jak najszybciej i ich domeną specjalizacji jest głównie joga i asceza. Więc z jednej strony jest ten taki nakaz wedyjski, żeby po prostu bramin powinien przeprowadzać rytuały wedyjskie, które pozwalają utrzymać harmonię i równowagę we wszechświecie. Z drugiej strony jest ten taki dosyć silny prąd ascetyczny, który właśnie odrzuca ofiary wedyjskie i co za tym idzie, odrzuca też wedy. Z drugiej strony, jeśli chodzi o same wedy, to mamy już większość tych najważniejszych upaniszadów, które zaczynają postrzegać ofiary nie jako czynność zewnętrzną, tylko coraz bardziej subtelnie ta ofiara zostaje uwewnętrzniona i na przykład efektem tego mamy, kiedy w Bhagavad Gita jest opisane, że ofiary niekoniecznie, nie trzeba koniecznie odprawiać na zewnątrz w formie agnihotry, tylko można ofiarę można rozumieć jako ofiarowanie oddechu we wdechu i wydechu we wdechu, czyli następuje coraz subtelniejsze rozumianie tych różnych rytuałów i to się właśnie dosyć mocno wiąże właśnie z praktykami jogicznymi, prawda? No ale tak, no bo tak powiedzcie, jak zaczyna się w ogóle cała rozmowa, to w pewnym momencie Krishna mówi do Arjuny, że Wedy zajmują się, kwiecisty język Wed cię sprowadza w zakłopotanie. Źle to rozumiesz, ponieważ Wedy zajmują się głównie karmakandą, czyli mówiąc po polsku, taką religią, doczesną religią. Pomyślnością życia doczesnym. Zatem to jest jakby zewnętrzna rzecz i powinieneś pójść w jogę i w te rzeczy ezoteryczne, bardziej wewnętrzne, porzucić te praktyki zewnętrzne, które dotyczą właśnie takiego dobrostanu, bycia religijnym. W związku z tym mamy tam kolejne inne wątki, różne rodzaje jogi, różne koncepcje mokszy wręcz, czy różne koncepcje ascezy. Tak, no właśnie i już wspomnieliśmy po pierwsze o trochę o tych różnych koncepcji mokszy, wspominając o tych różnych interpretacjach, jak wygląda zależność pomiędzy Atmanem, czy tą dżiwą, a Brahmanem, czy Absolutem, czy Krishną, prawda? A to jest z jednej strony, z drugiej strony właśnie mamy też To, co dla mnie takie ze społecznego punktu widzenia, co jest niesamowicie ważne, bo wedy były głównie przeznaczone dla osób, przepraszam, były przeznaczone dla braminów oraz osób podwójnie urodzonych. Czy dla elity społeczeństwa? Tak, dla elity społeczeństwa, wykształconej elity społeczeństwa. Natomiast Bhagavad Gita robi się egalitarna, że każdy, niezależnie od tego, czy jest wykształcony, czy nie, niezależnie od pozycji społecznej, ma prawo albo też i przywilej praktykować
I ta praktyka jest niezależna od pozycji. I tu na przykład też bym widział taki wątek. Czy mamy takie jakby to rozróżnienie, co się współcześnie mówi, że jest religijność kontra duchowość i że religijność jest w pewnej tradycji, pewnej kulturze, pewnej konwencji i w tej konwencji nie wszyscy są, nie wszyscy są uprzywilejowani. Na przykład tradycyjnie w katolicyzmie no, kobiety nie mogą zostać księżmi, nie? Tak. Czy jakimiś biskupami, ale już na przykład tą ścieżkę wewnętrzną, mistyczną czy duchową nie ma znaczenia, czy ktoś jest biedny, bogaty, czy jest kobietą, czy jest wykształcony, czy jest niewykształcony, może nią podążać. Tak, to prawda. Także to I że jest. to społeczeństwo tak zwane wedyjskie też było patriarchalne, czy w jakiś sposób hierarchiczne, i też były pewne grupy społeczne, które jedne miały dostęp do pewnych przywilejów czy i też obowiązków, a inne jakby zajmowały się innymi rzeczami, nie były wtajemniczone w pewne ezoteryczne czy tajemne nauki. Tak, i teraz to, że właśnie nauki Bhagavad Gita są dla wszystkich, można patrzeć jako się zastanowić, być może to jest wpływ czy efekt właśnie tych takich nurtów ascetycznych, szamanów, którzy po prostu odrzucali z jednej strony Wedy, a też tę strukturę społeczną związaną z Wedami, a z drugiej strony to też może być bardzo silny wpływ właśnie takich nurtów bhakti czy tantry, które bardzo często występują razem i wtedy taką ścieżkę tantryczne czy bhakti, to status urodzenia też nie ma żadnego specjalnego znaczenia. Można po prostu praktykować te ścieżki niezależnie czy nawet można praktykować nie rodząc się w społeczeństwie indyjskim, prawda? A właśnie jest całkiem sporo, chyba przeważającą opinią w Indiach jest, żeby być brahminem czy podwójnie urodzonym, to trzeba się urodzić, prawda? No Oczywiście jest to to. jakieś występujące taka myśl. A wydaje mi się, że przeważające, oczywiście są różne nurty, które odrzucają to, ale w gruncie rzeczy wydaje mi się, że jest takie przeważające. Natomiast podjęcie właśnie praktyki jogi, tak jak poleca nam Bhagavad Gita, jest dostępna dla wszystkich. No dobra, mamy w Bhagavad Gita te trzy wątki. Mamy ten brahminizm, czy dharmę, mamy jogę i mamy jako drogę, nazwijmy to tak, i mamy ten cel, czyli. Mokrze, która była bardzo mocno właśnie promowana, czy była głównym celem praktyk tych wszystkich nurtów ascetyczno-jogicznych, których takim zbiorczym mianem nazywa się ich szamanami. I podobieństwo do nazwy szaman podobno jest Do nieprzypadkowe. nazwy szaman. Szaman, tak, czyli pewien mistyk, jako określenie, Ktoś jest tajemniczony? wtajemniczony, po części mistyk, po części osoba, która jest na obrzeżach, po części osoba, która łączy różne światy, różne sfery. I to jak najbardziej jest prawdziwe. To jest zresztą jedna z sukt wedyjski opisuje Keshina właśnie jako jogina, czyli osobę z długimi włosami, który jest ascetą, który podróżuje przez przestworze i tak dalej. Także ten wątek takich osób, które odrzucają społeczeństwo po to, żeby się wyzwolić, był akurat w tym czasie bardzo mocny, bo to jest okres właśnie bardzo bliski powstania dżinizmu i później buddyzmu, który dosyć mocno wpłynął na dalszy rozwój, ewolucję tego, co działo się w obrębie Indii. No dobra, ale mówisz, że Bhagavad Gita powstała około 300 lat przed naszą erą i mówisz, że to dlatego, że widać tam różne wątki właśnie w dyskusji czy pewnego światopoglądu, który prezentuje buddyzm czy dżinizm, ale pytanie takie, no bo
Może te wątki istniały dużo wcześniej i jednak ona powstała te 5000 lat temu. Jak chce tradycja, ponieważ takie wątki i takie aspekty zawsze istniały. Tak, czasem się mówi tak, że, no, że Budda odkrył drogę do wyzwolenia, przechodząc przez jogę, ascezę i jakby sam to wszystko zbadał, przeszedł drogę i potem opisał i tego uczył, ale tak naprawdę jego nauki nie są czymś odkrywczym w tym sensie, że tego nie było wcześniej i że nie można znaleźć takich wątków w literaturze wedyjskiej, więc jakby ten argument może nie jest słuszny, że to właśnie pojawienie się buddyzmu wpłynęło na tekst Bhagavad Gita. Może te myśli, takie różne poglądy, takie różne praktyki istniały zawsze, istnieją zawsze i one są bardziej wpływowe albo bardziej dominujące w danym okresie czasu, ale one występują jako takie. No, tak jak w dzisiejszym czasie mamy ludzi, którzy mieszkają gdzieś tam w dżungli czy w buszu w taki prosty sposób, jak się mówi, że nasza cywilizacja czy ludzkość powstała właśnie z takich prostego życia i wyewoluowała, rozwinęła się aż do cywilizacji, której szczytem może jest cywilizacja zachodnia czy amerykańska, ale to ci ludzie w buszu dalej istnieją. To nie jest tak, że oni przestali istnieć. Tak, tylko że te ustalenia, o których wspominam, które są wzięte z indologii, z historii, z antropologii, oczywiście to nie traktuję tych ustaleń jako jedyne i ostateczne, ale no, traktuję to jako najbardziej prawdopodobne z tych wszystkich materiałów, które widziałem, bo na przykład chociażby prosta sprawa karmy czy reinkarnacji. Reinkarnacja. W Wedach reinkarnacja de facto się nie pojawia, ten światopogląd, jak wygląda życie po śmierci, jest bardziej zbliżone do takich wyobrażeń niezbyt odległych, które były też w Grecji czy w innych krajach. Wątki reinkarnacji pojawiają się później, ale są w Upaniszadach i są traktowane jako wiedza tajemna. I to nie jest tak, że reinkarnacja była przyjmowana jest przyjmowana przez teksty wedyjskie bezproblemowo i uniwersalnie. A na przykład wątek reinkarnacji w buddyzmie wydaje się być bezsprzeczny. To są takie motywy, które każą przypuszczać, że jednak następuje pewna chronologia wydarzeń i pewna chronologia tekstów. Zresztą no, tą chronologię nawet widać właśnie o tym, o czym już wspomniałeś, o czym jeszcze wcześniej przed nagraniem wspominaliśmy, o tym słynnym wersecie w Bhagavad Gita, kiedy chociaż Bhagavad Gita jest poniekąd ukorowaniem literatury wedyjskiej, tak się ją uważa, jest dla wedantystów jest jednym z trzech najważniejszych tekstów oprócz Upaniszadów i Brahma Sutry, a z drugiej strony właśnie Bhagavad Gita ostrzega, że Wedy jest coś ponad Wedami i nie należy dać się zwieść im poniekąd. No jest, ale to jest tak, bo jeżeli Wedy są, jak chce tradycja, są o wszystkim dosłownie i w przenośni, zatem są i o takim rytualnym życiu codziennym, jak żyć w taki sposób, żeby uzyskać spełnienie w życiu na tych wszystkich polach, ludzkich aspektach ludzkiego życia, czyli tu mówimy o dharmie, arcie, kamie i mokszy, czyli takim właściwym kodzie, właściwego działania, czasem tłumaczonego jako religijność czy pobożność, czyli dharma, artha, czyli rozwój ekonomiczny, dobrostan, kama, czyli przyjemności, zadowolenie, satysfakcja, która płynie z tego, no i ostatecznie moksza, czyli wyzwolenie, zbawienie, uwolnienie jakby z tego cierpienia, w związku z tym cierpienia życia codziennego, śmierci, narodzin, chorób i
i tak dalej. No i to jest jakby jedna rzecz, natomiast no, buddyzm nie zajmuje się życiem codziennym, zajmuje się tylko wyzwoleniem, więc jeżeli, czy jeżeli potrzebujesz mieć nauki o wyzwoleniu, no to mówisz o reinkarnacji, mówisz o tym, że istnieje jakieś inne wymiary, istnieje umysł i coś z tym można wszystkim zrobić. Natomiast jeżeli mówisz o życiu doczesnym, to jakby to nie ma znaczenia. Ważne, żebyś żył zgodnie z pewnym kodem i wtedy będziesz zadowolony w tym życiu i w przyszłym, ale czy ono istnieje, czy nie istnieje, nie jest to jakby tematem twojego zainteresowania. Z tego działania tak to powinno wynikać, niezależnie czy ty wiesz, czy nie, w związku z tym uczenie ciebie o reinkarnacji nie jest jakby bardzo ważne w tym momencie. Po pierwsze, buddyzm nie zajmuje się tylko wyzwoleniem, jest też mnóstwo rzeczy dotyczących takiego prozy życia codziennego, ale to nie jest ważne. Ale no już chociażby spojrzenie na rozwój sanskrytu. Na początku mamy właśnie ten język wedyjski, który jest bardzo archaiczny. No po prostu już widać samą ewolucję języka, która też sugeruje jakiś rozwój historyczny. I oczywiście jakieś tam wątki różnego typu można wypatrzeć, czy czasem nawet pewnie dointerpretować, jeśli wedy. Natomiast stąd jest, wracając do Bhagavad Gita, bo stąd jest ten wątek. Pierwszy początek Bhagavad Gita jest taki, że Arjuna podaje argumenty właśnie religijno-społeczno-kulturowe, dlaczego ta wojna nie ma sensu. No. I Krishna pierwszy co odpowiada, okej, to wszystko jest prawda, ale jesteś zwiedzony tym kwiecistym językiem Wed, jak to jest przetłumaczone, nie pamiętam, jak to jest w sanskrycie ujęte, ale jest coś ponad, to jest niepewna ezoteryczna wiedza i teraz zaczyna mu cały tekst jest właśnie o tym, więc jakby nie neguje tej części religijno-pobożnościowej, ale mówi, jest coś więcej. Tak. Mówi tam w którymś momencie w tekście, to jest wiedza dla świętych królów, to jest wiedza, która była przeznaczona dla świętych królów i powinieneś to królów mistyków i powinieneś to poznać i też wziąć pod uwagę. Nie? No tak, i właśnie, i ty, twoje spojrzenie jest takie tradycyjne, że tak jak to przedstawiłeś, że po prostu ta wiedza była, ale po prostu była przekazana wśród świętych królów albo była wiedzą ezoteryczną. Natomiast jeżeli przychodzi taka osoba z zewnątrz i patrzy, że w tej warstwie tej literatury nie ma na ten temat wspomnianego, tu to się pojawia, tu jeszcze jest to jakoś skorelowane z jakimiś wydarzeniami historycznymi, które możemy potwierdzić, bo chociaż Hindusi niekoniecznie byli fanami historii, to kontaktowali się z takimi narodami, które już jest nam znacznie łatwiej datować i po prostu na podstawie tych różnych przesłanek próbują doszukać jakiegoś historycznego rozwoju czy historycznej ciągłości. Natomiast wydaje mi się, że taka konkluzja, do której możemy być, niezależnie o czym też wspominałem na początku, niezależnie od tego, czy Bhagavad Gita została wypowiedziana 5000 lat temu, czy była wypowiedziana znacznie wcześniej, czy znacznie później, jej znaczenie i nauki zachowują taką samą wartość i ważność teraz, jak i przedtem, i każdy może sobie zacząć ją praktykować i jak gdyby sprawdzić na sobie. A co jest takiego według siebie najważniejszego, właśnie takiego uniwersalnego w tych naukach Bhagavad Gity, które jest ponadczasowe i jakby... No tak, bo o tym nie wspomnieliśmy. To ja będę mówić o moich ulubionych. Po pierwsze, fantastyczną rzeczą i taką taką, którą ja bardzo lubię, to jest właśnie sama idea karma jogi. Też no, chyba wiele osób na to zwraca uwagę. Bo z jednej strony mają właśnie ten taki nacisk tej kultury wedyjskiej na życie codzienne, na ofiary, na życie rodzin, na bycie tu i świecie, na działanie, bo karma na początku miała duże znaczenie rytualne, bo to słowo było używane w kontekście ofiar wedyjskich, dopiero później
nabrał takie znaczenie bardziej uniwersalnego, jako działania, które przynosi efekt. Więc z jednej strony właśnie ci Brian Willy, chce żyć w tym świecie, musisz działać. Czyli karma, czyli praca. Praca. A z drugiej strony jest właśnie ten wątek taki estetyczny. Okej, jest praca, ale ta praca cię wiąże, ta praca cię zniewala i ta praca z jednej strony oczywiście może dać ci dużo radości, a też może cię zniszczyć i może cię doprowadzić do frustracji. I jeszcze biorąc pod uwagę ten wątek, że czasu, który powoduje, że wcześniej czy później wszystko się rozpada i ulega zniszczeniu, takiego poszukiwania w tym świecie takiego punktu zaczepienia, że chociaż jesteśmy w tym świecie i żeby być w tym świecie musimy działać, to jednocześnie te działanie pozwala nam osiągnąć to, co jest niezmienne, wieczne i które dające nam wyzwolenie, czyli moksze. I właśnie karma yoga jest, wydaje mi się, takim ważną nauką Bhagavad Gita. I drugim takim wątkiem, który wydaje mi się być bardzo bliskim mojemu sercu, to jest właśnie wątek bhakti. Dlatego, że całkiem sporo różnych technik medycyjnych, które są współcześnie bardzo popularne. Są one bardzo takie suche, są suche. Techniczne. Tak, techniczne, analityczne, a to wynika z wpływu XX wieku na adaptację różnych technik, gdzie jest taki nacisk na racjonalizm, jest duży nacisk na właśnie analityczność i duży nacisk na suche obserwowanie, analizę. No. Tak. I uważam tak, że to jest bardzo ważny element jogi. No, dlatego też na przykład w Bhagavad Gita wspomina się o Sankhi, która jest taką filozofią analityczną. Ale do osobistej praktyki lubię też dodać ten wątek, który karmi serce i duszę, czyli ten właśnie, jeżeli chodzi o Bhagavad Gita, to będzie właśnie ten wątek bhakti, a na przykład patrząc z punktu widzenia na przykład medytacji buddyjskiej, gdzie ta tradycja jest nieteistyczna, jeżeli Bóg nie jest w centrum praktyki, tylko głównie się pracuje z umysłem, wtedy praktyki wszystkie związane z Brahma Vihara, czyli najbardziej popularna medytacja, to jest medytacja metty, którą się tłumaczy jako miłującej dobroci, a ja po prostu lubię o niej myśleć jako o medytacji miłości. Okej, okay. No dobra, no to chyba tyle. Także dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Piotr Marcinow, filozof, religioznawca, nauczyciel medytacji, jogi, współzałożyciel portalu yogaabc.pl. Religioznawca to za dużo powiedziałem. Za dużo powiedziałem. Ale studiowałeś religioznawstwo. Studiowałem, ale nie skończyłem. Nie skończyłeś, okej. Okay. Także dziękuję bardzo. To był wywiad z cyklu Nabrzeń Gangesu. Hari Om Tat Sat i Jai Shri Radhe.